Dzień dobry, witajcie. Witajcie w dzisiejsze ciepłe popołudnie. Nazywam się Justyna Brunicka i witam Was na naszym fanpage'u Zostaniemus. Dzisiaj kolejny live. Live dotyczący głównie umowy spółki, ale generalnie tematu spółkowego. Naszym gościem jest pani Olga Majda Łączkowska, która jest. Łączkowska Majda, tak, która jest. Dzień dobry. Prawnikiem, adwokatem, specjalizuje się w prawie gospodarczym, współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. No i dzisiaj zaprosiliśmy panią Olgę, żeby porozmawiać na temat spółki ZOO. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. To co, myślę, że zaczniemy od pierwszego pytania, bo jak pewnie pani doskonale wie, Zostaniemus jest orędownikiem związanymi ze spółkami ZOO. My oglądaliśmy się sporo historii, takich, gdzie działalności gospodarcze no, kończyły z jakimiś problemami również całej rodziny właściwie. No i teraz jakby takie moje pierwsze pytanie, czy z pani doświadczenia rzeczywiście spółka ZOO jest takim fajnym rozwiązaniem, jakie w ogóle ma zalety, bo ekonomiczne to już znamy, nie musimy płacić ZUS-u między innymi, ale takie ze strony prawnej. Oczywiście, że spółka ZOO ma wiele zalet, patrząc tym bardziej na nowelizację dotyczącą podatku CIT, który chce wprowadzić aktualnie rząd, czyli opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych, ta spółka ZOO wydaje się w tej chwili jedną z takich bardziej atrakcyjnych form prowadzenia działalności. Dlaczego? Między innymi dlatego, że spółkę ZOO może założyć również jedna osoba. Nie musimy mieć wspólnika, aby prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki ZOO. Po drugie i co najważniejsze, przy spółce ZOO wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Taką odpowiedzialność ewentualnie może ponosić zarząd, ale też tylko w określonych sytuacjach, czyli na przykład przede wszystkim mówimy tutaj o sytuacji, gdy nie zgłosi w terminie odpowiednim wniosku o upadłość. Natomiast oczywiście, jeżeli zarząd na bieżąco monitoruje prowadzenie spraw spółki, ma wgląd cały czas do dokumentów księgowych, kontaktuje się z biurem rachunkowym, ponieważ na ogół biuro rachunkowe prowadzi pełną księgowość dla spółki, też nie ma większego problemu, aby złapać ten moment, w którym ewentualnie trzeba by było podziałać, żeby nie ponosić osobiście odpowiedzialności. Jednoosobowa działalność jest atrakcyjna, szczególnie na początku, jak ktoś dopiero startuje z własnym pomysłem na biznes, pod warunkiem, że nie jest to działalność obarczona bardzo dużym ryzykiem, albo ta osoba nie posiada bardzo dużego prywatnego majątku. Dlaczego? Dlatego, że jednoosobowa działalność gospodarcza to jest tak naprawdę ten sam człowiek, tak, który działa pod określoną firmą, ale cały czas to jest ten sam człowiek. Mówimy o tym samym majątku, mówimy o tych samych zobowiązaniach, co oznacza, że w przypadku, gdy otrzymamy, tak, nasza firma będzie miała długi, no to te długi one są naszymi długami osobistymi, czyli odpowiadamy całym naszym majątkiem, co jest często bardzo niekorzystne. W spółce ZOO tego problemu w zupełności nie mamy, ponieważ wspólnicy swoim majątkiem nie odpowiadają. W zasadzie jedynym ryzykiem dla wspólnika w spółce ZOO jest to, że jeżeli włoży tytułem wkładu określoną kwotę pieniędzy, jeżeli biznes się nie powiedzie, no to tych pieniędzy po prostu nie odzyska lub ich nie pomnoży. Spółka ZOO jest również atrakcyjna z punktu widzenia prawa spadkowego, dlatego że przy jednoosobowej działalności śmierć przedsiębiorcy powoduje śmierć biznesu. Nawet jeżeli spadkobiercy przejmą kontrakty, przejmą pracowników, no to tak naprawdę to jest nowa działalność, jako na nowy podmiot, nie ma tutaj tej zasady kontynuacji. Natomiast w przypadku śmierci wspólnika, spółka istnieje nadal, nawet jeżeli to jest jedyny wspólnik spółki. No tak, bo wtedy udziały dziedziczą spadkobierca. Dokładnie tak. Okej, no to tutaj mamy generalnie sprawę związaną z odpowiedzialnością. Mamy też, jakby zawsze mówimy o tym, że to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie mylić spółka bez odpowiedzialności, bo niektórym tak się wydaje, że jak tworzą spółkę, to już niczym nie odpowiadają. Natomiast jeżeli chodzi o umowę spółki, to jakby wiemy, że ją trzeba podpisać na początku funkcjonowania firmy, później oczywiście można ją cały czas zmieniać i korygować. Natomiast pytanie, na co szczególnie zwrócić uwagę? Załóżmy taki scenariusz, że jesteśmy dla siebie absolutnie obcymi osobami, czyli nie łączy nas związek małżeński, jakby więź rodzinna, tak? Czyli jakby obce osoby sobie zakładają firmę. Co jest istotne? Umowę spółki zakładamy nie na dobre, ale tak naprawdę na złe czasy, czyli w takiej sytuacji, gdy dojdzie w trakcie
trwania współpracy do jakiegoś konfliktu lub też często zmienią nam się pewne priorytety biznesowe. Na przykład jeden wspólnik będzie chciał dalej prowadzić tę działalność i ją rozwijać, inwestować, a na przykład drugi nie będzie w ogóle zainteresowany bytem spółki, tak naprawdę ani zarządzaniem tą spółką i nie zawsze nasza wizja jest zgodna. Z takich istotnych kwestii, patrząc z punktu widzenia wspólników i nawet nie tylko wspólników obcych sobie, ale również w rodzinie mamy bardzo często do czynienia z różnymi niespodziewanymi konfliktami związanym z rozwodem, rozstaniem, śmiercią najbliższej osoby czy po prostu zwykłymi sporami. Taką najważniejszą kwestią, już oprócz tych tematów spadkowych, o których powiem może za chwilę szerzej, to jest przede wszystkim ustalenie z naszymi wspólnikami zasad ewentualnego zbycia udziałów. Możemy w umowie spółki wprowadzić obowiązek uzyskania zgody wspólników bądź też zarządu na takie zbycie udziałów. Przede wszystkim ma to chronić wspólników, którzy zostają w spółce, przed tym, że nagle naszym wspólnikiem staje się zupełnie trzecia osoba, jakiś figurant, człowiek z zagranicy, którego nie znamy, nie wiemy i który tak naprawdę będzie nam blokował wszelkie czynności w spółce. Co jest istotne, wprowadzając postanowienia dotyczące uzyskania zgody, warto też rozpisać całą procedurę. Jak ma takie uzyskiwanie zgody przebiegać? Jeżeli wskażemy tylko, że jest to zgoda, którą ma wyrazić zarząd lub tak zwana spółka, no to mamy tutaj odniesienie do kodeksowych przepisów i wiemy ogólnie, co zrobić, jeżeli takiej zgody nie będzie. Wtedy możemy zaskarżyć oczywiście decyzję zarządu do sądu. Natomiast jeżeli byśmy mieli wprowadzać na przykład zgodę zgromadzenia wspólników, bo taka sytuacja też może być, albo zgodę rady nadzorczej, jeżeli w danej spółce wprowadzimy sobie radę nadzorczą, to powinniśmy również rozpisać procedurę, jak taką zgodę uzyskać, co się dzieje, kiedy takiej zgody nie ma. Kolejną też istotną kwestią związaną bezpośrednio z pozyskiwaniem zgody na sprzedaż udziałów, to jest zadbanie o wpis w umowie spółki prawa pierwszeństwa nabycia tych udziałów. Bardzo często mamy taką sytuację, gdy jeden ze wspólników chce wyjść ze spółki i znalazł kupca na swoje udziały. My owszem, zgadzamy się na to, żeby ten wspólnik opuścił spółkę, albo ten wspólnik uzyskuje zgodę na przykład zarządu czy zgromadzenia wspólników decyzją większości głosów, natomiast nie zawsze pasuje nam, aby wpuścić do spółki kolejną, trzecią osobę, której zupełnie nie znamy, albo którą znamy i absolutnie nam nie pasuje prowadzenie z nią biznesu. W tym momencie możemy sobie zastrzec prawo pierwszeństwa nabycia tych udziałów, co oznacza, że możemy te udziały przejąć od wychodzącego wspólnika na takich samych warunkach, jakie zaproponował osobie trzeciej. Ale również w tym przypadku należałoby dokładnie określić zasady wykorzystania takiego prawa pierwszeństwa, terminy, jak i również konsekwencje. Z takich innych kwestii, które też mogą być istotne z punktu widzenia wspólników, to jest ustalenie zasad zarządzania spółką. Przede wszystkim musimy zdecydować, kto ma być w zarządzie, iluosobowy ma być zarząd oraz jaki ma być sposób reprezentacji. Możemy przyjąć, że każdy z członków zarządu może samodzielnie rozporządzać prawami spółki, tak, i zarządzać nią. Możemy ustanowić, że musi to być na przykład dwóch członków zarządu łącznie. Możemy ustalić, że prezes zarządu może działać samodzielnie, ale na przykład pozostali członkowie, jak mamy większy zarząd, łącznie, bądź też członek zarządu łącznie z prokurentem. Możemy też podzielić sobie zadaniowo, wewnętrznie pewne kompetencje zarządu, kto się czym zajmuje. Natomiast no, to jest też kwestia, którą musimy zadbać na początek. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony zarządzanie, każdy może podpisać wszystko, jest wygodne, bo nie musimy się spotykać co chwilę, żeby zawrzeć choćby umowę na przykład na abonament telefoniczny czy umowy na prąd z Eneą, ale w sytuacji, gdy doszłoby do podpisywania większych kontraktów, bardziej istotnych, a nasze tutaj pomysły byłyby rozbieżne, no to w tym momencie reprezentacja dwuosobowa jest taką reprezentacją na pewno korzystniejszą. Co jest też istotne, wspólnicy mogą przy tworzeniu umowy spółki również decydować, jaki zakres kompetencji faktycznie przekażą zarządowi i w jaki sposób będą sprawować nad tym kontrolę. Przede wszystkim mogą ustalić, jaki rodzaj czynności ma być poprzedzony uzyskaniem zgody zgromadzenia wspólników i jaką większością może to nastąpić. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że na przykład zarząd planuje zakupić sobie wziąć w leasing samochody do firmy, aby reprezentacyjnie się nimi pokazywać, pojeździć do klientów, jest to związane z rodzajem biznesu i ważny jest tutaj prestiż i wizerunek. I na przykład możemy ustalić, że wszelkie zobowiązania dotyczące jakichkolwiek zaciągania zobowiązań powyżej kwoty, na przykład
50 tysięcy, 100, więcej, mniej, w zależności od branży czy też zaufania do członków zarządu, na przykład będą wymagały zgody zgromadzenia wspólników. Możemy określić też rodzaj czynności, czyli na przykład, że zawarcie umowy leasingu, wzięcie kredytu, wystawienie weksla, poręczenia, tak? Możemy sobie tutaj również ustalić większość, jaką chcemy, żeby taka zgoda była wyrażana, tak? Ponieważ zasadą ogólną jest, że to jest tak zwane 50% plus 1, czyli większość bezwzględna, natomiast my możemy sobie w umowie spółki również określić większość. Może to być na przykład 2/3 czy 4/4, czy za zgodą wszystkich wspólników, ponieważ takie ustalenie też możemy w umowie zawrzeć. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to na pewno z punktu widzenia wspólnika ważne są ewentualne uprzywilejowania co do głosu, co do dywidendy, czy do udziału w majątku likwidowanej spółki. Wyobraźmy sobie, że wspólnicy wnoszą różne wkłady finansowe, za które obejmują udziały. Możemy sobie ustalić, że na przykład z różnych przyczyn jeden wspólnik, który na przykład wniósł większy wkład pieniężny, będzie miał więcej prawa do głosu z różnych przyczyn, tak? Inny wspólnik, który wziął na przykład mniejszy wkład pieniężny, będzie miał z kolei szersze prawo do dywidendy lub też udziału w majątku likwidowanej spółki. Możemy również przyznać z pewnym wspólnikom uprawnienia osobiste, co jest też bardzo często stosowane w tej chwili przez wspólników, czyli to są uprawnienia, które są związane bezpośrednio z danym wspólnikiem i których nie możemy przenieść, na przykład sprzedając nasze udziały. W tej sytuacji na przykład takim ważnym uprawnieniem jest możliwość powoływania członka zarządu lub odwoływania jednego członka zarządu, co oznacza, że jeżeli my jako wspólnik nie chcemy zarządzać firmą, mamy zarząd, który zbudowany jest na przykład z menadżerów, ale chcemy mieć kontrolę nad spółką i mieć jednego człowieka zaufanego, do którego mamy przekonanie, że będzie kontrolował i dbał o nasze interesy jako wspólnika, który również zostanie przez nas powołany do zarządu, niezależnie od zgody pozostałych wspólników. Z takich istotnych kwestii dla wspólników jest również uregulowanie ewentualnego zakazu konkurencji, ponieważ z przepisów wynika, że jedynie członkowie zarządu z ustawy mają zakaz konkurencji związany z działalnością spółki, natomiast owszem, umownie taki zakaz można rozdzielić na wspólników i określić, że na przykład mamy branżę związaną z transportem, tak, i w zakresie transportu działamy, wszyscy wspólnicy działają, ale jedynie w tej właśnie spółce. Co do innych spółek, wspólnicy bez zgody pozostałych wspólników, bez zgody zgromadzenia, na przykład nie mogą występować w roli wspólnika, czy też zarządzać innymi takimi firmami. Jeżeli chodzi o inne jeszcze kwestie, to na pewno warto zastanowić się i wprowadzić do umowy możliwość prowadzenia zgromadzeń poprzez środki porozumiewania się elektronicznego. Mamy w tej chwili bardzo, bardzo wiele, wiele spółek, w których mamy wspólników z różnych krajów Unii Europejskiej czy często świata i co pokazała aktualnie epidemia, często niemożliwym jest wręcz spotkanie się fizycznie w danym kraju, na spotkaniu, niezależnie od zakazów pandemicznych, ale z różnych przyczyn. Warto takie postanowienie włączyć do umowy, gdyż wtedy nie ma problemów, żeby formalnie również podejmować decyzje online. Warto również zastanowić się nad takimi mechanizmami, które w prosty sposób pozwolą na dofinansowanie spółki, bądź też, mówiąc krótko, pozbycie się wspólnika, który robi się dla nas niewygodny. Możemy sobie w umowie spółki, jeżeli chodzi o możliwość dofinansowania, wprowadzić na przykład możliwość dopłat przez wspólników i określić wysokość takich dopłat. Możemy również wprowadzić możliwości podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, czyli bez ponoszenia dodatkowych kosztów u notariusza. Możemy również wprowadzić sobie sytuacje, w których może dojść do tak zwanego przymusowego umorzenia udziałów. W pierwszej kolejności możemy w ogóle wprowadzić umorzenie udziałów dobrowolne. Jest to jeden ze sposobów wyjścia wspólnika, jeżeli dany wspólnik nie chce sprzedawać udziałów, bądź też nie znajdzie kupca na te udziały, albo pozostali wspólnicy nie chcą przejąć jego udziałów. Może opuścić spółkę właśnie poprzez to dobrowolne umorzenie udziałów. Z kolei przymusowe umorzenie udziałów pozwala również wprowadzić taką procedurę, która pozwala pozostałym wspólnikom wykluczyć jednego ze wspólników, który w jakiś sposób nie wywiązuje się z zobowiązań wobec spółki. To jest oczywiście już kwestia umowna, ustalenia, na co się umawiamy, jak działamy. Z takich kwestii jeszcze istotnych, o czym można byłoby wspomnieć, no to na pewno jest uregulowanie
w umowie spółki kwestii zaliczki na poczet dywidendy, ponieważ z przepisów wynika jasno, że wspólnicy mogą otrzymywać dywidendę, czyli swój udział w zysku, jedynie po zamknięciu danego roku obrotowego, jeśli ten zysk był. Natomiast no, takie dobrowolne, wcześniejsze wypłaty z tytułu bycia wspólnikiem są w zasadzie niemożliwe. Więc warto wpisać do umowy, że zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Wtedy można też z tytułu bycia wspólnikiem otrzymywać te pieniądze w innych terminach. Oczywiście pod określeniem warunków, które muszą być spełnione. I tak jak mówiłam na początku, warto również pochylić się nad sprawami spadkowymi w spółce, ponieważ... No jak wiemy, tak? Umowę spółki zawieramy na złe czasy, nie na dobre czasy. Na dany moment zakładamy, że wszyscy żyjemy długo i szczęśliwie, natomiast zdarzają się różne przykre sytuacje, które mogą dotknąć każdego i w starszym, i w młodszym wieku. Zasadą jest, że udziały w spółce ZOO podlegają dziedziczeniu, co oznacza, że jeżeli nie mamy żadnych regulacji w umowie spółki, w przypadku śmierci wspólnika w jego miejsce wchodzą spadkobiercy, bądź ustawowi, bądź testamentowi, w zależności czy wspólnik sporządził testament. Jeżeli takiego testamentu nie ma, bądź też jest, może dojść do sytuacji, że udziałowcami nagle stanie się więcej niż jedna osoba, mogą to być 3-4, czy też udziałowcami może zostać osoba niepełnoletnia, na przykład niepełnoletni syn czy córka naszego zmarłego. Jest to o tyle ryzykowna i trudna sytuacja dla spółki, ponieważ w przypadku odziedziczenia udziałów przez osobę małoletnią w kwestiach przekraczających zwykły zarząd tymi udziałami, czyli na przykład decydowanie o podjęciu jakichś dużych ryzykownych inwestycji w spółce, bądź też sprzedaży nieruchomości czy jakiejś znacznej części majątków, zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwa, niestety przedstawiciel ustawowy nie może podjąć takiej decyzji za małoletniego i tu na przykład jest wymagana zgoda sądu rodzinnego. A jak wiemy, sądy rodzinne no będą przede wszystkim patrzyły na zachowanie majątku dla takiego małoletniego, a niekoniecznie będą chciały iść w kierunku rozwijania inwestycji i brały na siebie ryzyko. W związku z tym może się okazać, że nie dość, że dostaniemy tak naprawdę za wspólników zupełnie obce, nieznane nam osoby, z którymi w ogóle będzie nam ciężko się porozumieć, a co dopiero prowadzić wspólnie biznes, to ponadto, jeżeli to będą osoby małoletnie, jeszcze poza przedstawicielami ustawowymi tych osób, będziemy musieli tak naprawdę uzyskiwać zgody sądu rodzinnego w kluczowych dla spółki sytuacjach. Oczywiście tego wszystkiego można uniknąć. W jaki sposób? Przede wszystkim możemy wprowadzić do umowy spółki postanowienia, które zarówno wykluczają dziedziczenie jakichkolwiek udziałów, możemy też wprowadzić postanowienia, które ograniczają dziedziczenie udziałów, czyli na przykład wspólnik wskazuje, że w jego miejsce, w przypadku jego śmierci, może wejść określona czy określone osoby z imienia i nazwiska. Kto może być takim spadkobiercą? No może to być oczywiście, tak, osoba najbliższa, partner, partnerka, brat, mama, małżonek czy dziecko. Natomiast oczywiście ta osoba zostanie wspólnikiem tylko wtedy, kiedy oczywiście zostanie powołana do spadku. Jeżeli mamy najbliższego członka rodziny i nie mamy testamentu, no to oczywiście na podstawie prawa spadkowego ta osoba może zostać wspólnikiem. Natomiast jeśli chcielibyśmy wprowadzić taką osobę trzecią, no to muszą być stosowne rozporządzenia w testamencie na wypadek tutaj wprowadzenia takiego wspólnika. Oczywiście jest to regulacje spadkowe w umowie spółki są korzystne zarówno dla wspólnika, który wprowadza sobie te regulacje, ponieważ nie jest tak, że jeżeli ktoś nie dziedziczy udziałów, to zostaje z niczym, ponieważ zasadą jest, że jeżeli nie wpuszczamy spadkobierców do spółki, no to spółka powinna się z takimi spadkobiercami rozliczyć. I co istotne, umowa spółki również powinna zawierać sposób i zasady rozliczeń ze spadkobiercami. Jeżeli nie ma takich zasad, no to takie całe postanowienie spadkowe jest traktowane jako nieważne przez sąd i wtedy wchodzimy na zasady ogólne. Należy pamiętać, że rozstrzygnięcia liczenia udziałów. Niestety coś przecina mocno. Halo, halo, jest okej, bo coś przecięło bardzo mocno. Pewnie jakieś problemy z internetem chwilowa. Widzę, że właśnie jestem i teraz panią też widzę. My nadal kiepsko, bardzo przecina.
Okej, ja musimy chwilkę poczekać, aż pani Ulka tam sobie poradzi z internetem. No to pewnie jakaś chwilowa awaria. Ja przy okazji, jakby korzystając z chwili przerwy, to wklejam link do kancelarii, gdzie pani Ulka jest współwłaścicielem i jednocześnie osobą, która współpracuje z klientami. Bardzo mocno polecam, jeżeli potrzebujecie sporządzić jakieś umowy, umowy handlowe, czy też umowę spółki, to na pewno są w stanie pomóc. Ostatnio też przy tematach związanych z upadłością czy restrukturyzacją firm, które no niestety ostatnio no mają miejsce po prostu częściej niż zwykle z uwagi na to, co się dzieje w gospodarce. Także tutaj wklejam link do kancelarii. Czy już jest pani Ugo, pani z nami? Chyba jednak nie. Teraz zrobimy tak i spróbujemy dodać. Może uda się w taki sposób. No dobra, chyba na razie nie odzyskamy łączności, coś mi się wydaje. Więc jeżeli chodzi o tę umowę spółki, to tak jak pani Olga powiedziała, umowa spółki, którą się definiuje na samym początku, no może nam załatwić wiele późniejszych problemów, tak? Więc jest w stanie załatwić nam sporo problemów, które no, potem mogą wyniknąć. Ja od zawsze mówię, że umowy są na złe czasy. Dopóki ludzie się dogadują, to jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o samą umowę spółki, w ogóle o spółkę z o.o., rozliczenia podatkowe, to już dzisiaj mogę Was zaprosić na wydarzenie, które ma miejsce 15 października w Poznaniu. Wklejam Wam również linka do tego wydarzenia, tak żebyście mogli sobie zerknąć. I tutaj na tym wydarzeniu będziemy mieli okazję spotkać się z trzema prelegentami. Jednym z prelegentów będzie właśnie pani Olga Łączkowska-Majda, która no, będzie miała dużo więcej czasu o tym, żeby pogadać się z przedsiębiorcami na temat umowy spółki, na temat tego, jak zabezpieczać się w umowie spółki, na co zwrócić uwagę, które zapisy są istotne. Drugim gościem będzie Marta Żurowska, która będzie mówiła o tym, w jaki sposób rozmawiać z klientami tak, żeby oni nie przekraczali naszych granic. Ja zawsze mówię, jak klientom mówić nie, ale w taki sposób, żeby się nie obrażali. I trzecim prelegentem będziemy my, jako Zestonia Mózg, konkretnie ja, i będziemy opowiadać o tym, w jaki sposób spółka z o.o. od strony ekonomicznej pozwala na funkcjonowanie w firmie. No i to tyle chyba na dzisiaj, bo widzę, że pani Olga nie wraca, więc zakładam, że ma jakieś poważniejsze problemy z internetem. Także cóż, pozostaje mi życzyć Wam miłego i udanego popołudnia. Mam nadzieję, do zobaczenia już 15 października w Poznaniu. Wydarzenie stacjonarne, takie, gdzie będziemy mogli na żywo się zobaczyć. Natomiast no, z uwagi na sytuację ekonomiczną, gospodarczą, pandemiczną, bierzemy pod uwagę scenariusz B, jeżeli coś wydarzy się w najbliższych tygodniach, no to będziemy musieli przesiąść się na konferencję online'ową. Mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. No cóż, życzę Wam miłego, udanego popołudnia i do usłyszenia pewnie już w kolejnym tygodniu.